do zbioru za miesiąc. Tutaj też widzimy jeszcze już pączki kwiatowe. Praktycznie myślę, że w tej temperaturze za dwa dni będziemy mieli już pełny kwiat. Tutaj pełny zbiór. Także faktycznie specjalnie owoce przygotowane jutro już w koszyczkach. Takie prawdopodobnie gdzieś w Polsce Państwo spotkają. Spotykamy się u pana Pawła Krawca. Już dzisiaj mogę Państwa zaprosić na super spotkanie, jak co roku, Malinowe Faktory. Wtedy dowiedzą się Państwo bardziej szczegółowo, jak osiągnąć takie maliny, jak dzisiaj trzymam i takie, jak dzisiaj widzimy tutaj na roślinach. Co tutaj nawożeniowo się dzieje? Co mogę Państwu podpowiedzieć, aby osiągnąć w tym dość trudnym i specyficznym roku lepszy plon i większej jakości? W tej chwili ferdygacja, krystalon czerwony, czyli mocno potasowy krystalon, który pomoże nam w wypełnieniu owoców. Przy tak wysokich temperaturach jak dzisiaj, a już dochodzi do 28, ma być ponad 30 stopni, pamiętajmy o tym, żeby obniżyć EC. Żeby to stężenie nawozów w pożywce było niższe niż stosujemy standardowo przy temperaturach powiedzmy 24-25 stopni. To po pierwsze, czyli krystalon czerwony ferdygacji. Nie zapominajmy, patrzmy też również jak roślina jest nawodniona, bo niech Państwo zwrócą uwagę, olbrzymia powierzchnia liściowa, olbrzymie łodygi, duże owoce, to znaczy duża powierzchnia parowania. Czyli po pierwsze zwracam uwagę na wilgotność gleby, nadal stosujemy krystalon czerwony, tak jak Państwu powiedziałem, ferdygacji, naprzemiennie z kalcinitem, no i oczywiście bardzo wiele pytań od Państwa o nawożenie dolistne, tak? Co możemy jeszcze zrobić? No w tak wysokich temperaturach jak teraz, to nie polecam w ogóle zabiegów. Warto to przewidzieć, czyli patrzeć codziennie na prognozę pogody, na przebieg temperatur i z tym korelować swoje zabiegi dolistne. Dlaczego? Wiemy, że w tym momencie w tunelu jest bardzo wysoka temperatura i w dzień, i w nocy, i taki zabieg no będzie bardzo trudno wykonać bez stresu dla rośliny. Tutaj rozmawiałem z panem doktorem Pawłem Krawcem. Jutro zaczynamy zbiór. Widzą Państwo mocno obwieszone rośliny. W tym momencie nie dokonywałbym już żadnych zabiegów. Natomiast po zbiorze pamiętajmy o tym, że mamy tu jeszcze i młode zawiązki. Mamy już dorastające, przebarwiające się zarostki. Zawiązki i mamy również, co? Jeszcze prawie, że zwinięte tuż przed kwitnieniem pączki. To też jeszcze będzie w tym roku do zbioru, prawdopodobnie około 15-20 września. Zadbajmy o wapń w roślinie. A co to znaczy zadbać o wapń w roślinie? To znaczy zastosować kalcinit dolistnie i doowocowo, czyli 5 kg kalcinitu na hektar. Tylko pamiętajmy, zróbmy to po zbiorze i w momencie, kiedy temperatury spadną nam, tak żeby w tunelu temperatura w trakcie wykonywania zabiegu była około 18-20 stopni. To będzie na pewno bardzo dobre dla naszych owoców i kwiatów. Tak? Pamiętajmy o tym, ponieważ w tym momencie najważniejsza jest ściana komórkowa, to żeby owoc był właśnie taki twardy, jak tutaj Państwo mogą zobaczyć. Do tego jest potrzebne bardzo dobrze odżywienie kalcinitem. Twardy, ja nawet nie jestem w stanie mocno go ścisnąć. Bardzo dobry towar pierwszej klasy. A co zrobić, kiedy będziemy już mieli ten ostatni zbiór? Zapraszam Państwa na spotkanie w Karczmiskach i wtedy będziemy mogli o tym porozmawiać. Myślę, że też to będzie dobry moment o tym, żeby porozmawiać, co zrobić, aby w przyszłym roku maliny owocowe właśnie tak. Bo pamiętajmy, że one ten plon będą kodowały właśnie teraz, na jesieni, między początkiem a końcem września. Większość tych odmian będzie właśnie planowała swój plon na przyszły rok i to będzie idealny moment, żeby o tym porozmawiać. Zapraszamy.